10 najdłużej emitowanych programów telewizyjnych. Jako źródło tego materiału posłużyły mi statystyki dotyczące amerykańskiej telewizji, ale większość zachodnich programów jest świetnie znana w Polsce, więc myślę, że dane są ciekawe. Dla porównania Moda na sukces emitowana jest przez 31 lat. S The World Turns. Amerykański serial telewizyjny emitowany od 2 kwietnia 1956 roku do 17 września 2010 roku, co daje 54 lata na antenie. Była to pierwsza amerykańska opera mydlana, w której pojawiła się postać geja. Miało to miejsce już w 1988 roku. Dodatkowo ponad 50-letnia rola Helen Wagner dała jej miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Aż przez 20 lat serial był pierwszym miejscem pod względem oglądalności wśród oper mydlanych. 9. Szpital Miejski. Amerykańska opera mydlana emitowana od 1963 roku, której akcja rozgrywa się w środowisku medycznym. Jest to najdłużej produkowana opera mydlana w amerykańskiej stacji American Broadcasting Company i najdłużej realizowany serial w Hollywood. W 2002 roku serial przekroczył próg 10 tysięcy odcinków. W Polsce serial emitowany był przez telewizję Polsat. Na antenie amerykańskiej serial pozostał przez 55 lat. 8. It's Academic. Telewizyjny konkurs quizowy, w którym biorą udział uczniowie z całego świata. Program należy do telewizji NBC oraz ustanowił rekord w Księdze Rekordów Guinnessa jako najdłużej działający program quizowy na świecie. Jest emitowany od 56 lat. 7. NFL w CBS. Transmisje meczu futbolu amerykańskiego ligi NFL w Stanach Zjednoczonych. Jest to najpopularniejszy sport w Stanach Zjednoczonych, a zarazem emitowany jest już 57 lat. 6. Jest napisane program telewizyjny założony 62 lata temu. Jest to program religijny, chrześcijański dokładnie. Taka amerykańska wersja telewizji trwa. Telewizja cały czas się rozwija, a zarazem jest ofiarą wielu żartów i parodii. 5. The Tonight Show. Codzienny amerykański talk show emitowany w NBC. Nadawany od 1954 roku. Program cieszy się znaczną popularnością wśród widzów. Do programu zaproszeni są osoby z różnych dziedzin, m.in. show biznesu, ale i także z polityki. W jednym z odcinków serialu Alf wystąpił w roli prowadzącego ten program. Głównych prowadzących było 8, a jednym z gości był sam Jimi Hendrix, a miało to miejsce w 1969 roku. 4. ABC World News. Wieczorny program informacyjny telewizji ABC. Nosił różne nazwy, ale jest emitowany nieprzerwanie od 1953 roku. 3. Music of the Spoken Word. Religijny serial telewizyjny obejmujący przede wszystkim występy muzyczne chóru. Jeśli chodzi o radio, to program jest nadawany od 1929 roku, co czyni go najdłużej działającym programem radiowym. W telewizji program znajduje swoje miejsce od 68 lat. 2. CBS Evening News to główny program informacyjny amerykańskiej sieci telewizyjnej CBS. Pod obecnym tytułem ukazuje się od 1963 roku. Nadawany jest z Nowego Jorku. Od 2011 roku prowadzi go Scott Pelley, a w weekendy Russ Mitchell. Premiera programu odbyła się 70 lat temu, czyli w 1948 roku. 1. Meet the Press. Cotygodniowy program telewizyjny telewizji NBC. Obecnie emitowany jest w niedzielę o 9 rano. Jest najdłużej emitowanym programem w historii. Jego premiera miała miejsce 6 listopada 1947 roku. Aby zobrazować sobie długowieczność tego programu, proszę sobie wyobrazić, że gościem produkcji był Gerald Ford, 38. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!